jaką krzywą przedstawia poniższe równanie i mamy naszkicować tę krzywą w układzie współrzędnych, a krzywa jest dana równaniem x kwadrat plus y kwadrat minus 2x plus 4y równe 4. Więc jest to klasyczne zadanie na rozpoznawanie krzywych stożkowych, dlatego że mamy tutaj do czynienia z równaniem kwadratowym w zmiennych x i y. I wiemy, że takie równania mogą przedstawiać jedno ze stożkowych, a w szczególnych przypadkach parę prostych, punkt lub zbiór pusty. Teraz tak, no, widzimy, że po jednej stronie mamy x kwadrat i y kwadrat ze współczynnikami z tym samym znakiem. Skoro tak, to mamy do czynienia z elipsą, okręgiem lub zbiorem pustym lub punktem w szczególnych przypadkach, ale ponieważ współczynniki przy x kwadrat i przy y kwadrat są takie same, no to znaczy, że będziemy mieli do czynienia z okręgiem lub ewentualnie zbiorem pustym lub punktem. No i teraz jak taką krzywą rozpoznać? Ano, mianowicie trzeba metodą dopełniania do kwadratów doprowadzić do takiego standardowego równania okręgu, które może tutaj napiszę. Przypomnijmy, okrąg o środku w punkcie x0, y0, no jego równanie jest takie, x minus x0 do kwadratu plus y minus y0 do kwadratu równa się promień do kwadratu. No i to nam mówi, prawda, że to jest odległość, a dokładnie kwadrat odległości punktu xy od punktu x0, y0 jest równy no, ustalonej liczbie r kwadrat, czyli to są wszystkie punkty, których odległość od ustalonego punktu na płaszczyźnie jest równa r, czyli właśnie okrąg. No dobrze, to teraz popatrzmy, jak doprowadzić to, czyli tak, x kwadrat będziemy mieli minus 2x. No i tutaj trzeba będzie dodać tak, żeby mieć pełen kwadrat, więc ja może napiszę to w ten sposób. Potem będzie człon z y, może go napiszę innym kolorem, powiedzmy żółtym, czyli y kwadrat plus 4y i tutaj będzie też plus albo minus coś, no i to równa się 4. No i teraz chcemy tutaj rozpoznać pełen kwadrat, czyli to jest x kwadrat minus 2x. No więc to przypomina x minus 1 do kwadratu i będzie x minus 1 do kwadratu, jeżeli tutaj dodamy 1. Ale nie możemy tak bezkarnie dodawać do jednej strony równania jedynkę, musimy dodać do drugiej, czyli mamy tak. No i tu mamy y kwadrat plus 4y, no więc to będzie y plus 2 do kwadratu, prawda, bo to jest podwojony iloczyn tutaj jest, czyli będzie trzeba będzie dodać do tego 2 do kwadratu, czyli 4. No i znowuż nie możemy dodać bezkarnie, musimy dodać również do prawej strony. No i teraz widzimy, że to, co jest tutaj, to jest x minus 1 do kwadratu plus, no a tu jest y plus 2 do kwadratu. No a po prawej stronie mamy 4 plus 1 plus 4, czyli 9, a 9 to jest 3 do kwadratu. Czyli co to jest? To jest okrąg o środku, no w jakim punkcie? 1 minus 2, prawda? Y0 jest minus 2, bo tu mamy y minus y0, a tu mamy y plus 2, czyli to jest na to y plus 2. To jest y minus minus 2 do kwadratu. Czyli środek jest 1 minus 2 i promień, promieniu 3. No to może naszkicujmy taki okrąg, czyli tak, środek jest x równe 1, y równe minus 2, to tu jest środek, no i promień ma być 3, czyli może tak, raz, dwa, trzy. Tu będzie jeden, znaczy raz, nie wierzchołek, tylko taki punkt, przez który ten okrąg będzie przechodził, żeby łatwiej narysować nam było. No i to jest jakiś, powiedzmy, mniej więcej. O, no powiedzmy, że to jest okrąg. A on tutaj za bardzo nam się, nie, to jeszcze poprawimy. Tu nam się wysunął ten punkt. Za bardzo, bo to ma być 3, czyli on będzie tutaj i raz, dwa, trzy, tutaj. O, teraz może będzie trochę lepiej.
O, prawda? To jest okrąg x minus 1 do kwadratu plus y plus 2 do kwadratu równe 9. No zróbmy może jeszcze jeden przykład, mianowicie no, zadanie jest takie samo, znowuż mamy równanie 2x kwadrat plus y plus 12x plus 16 równe 0. No i mamy rozpoznać tę krzywą, co to jest za krzywa i naszkicować ją w układzie współrzędnych. No i teraz widzimy, że tak, że mamy jedną współrzędną mamy w kwadracie, a druga współrzędna jest tylko wyrażenie liniowe, prawda? Czyli to nam mówi od razu, że ta rzecz będzie parabolą, że to będzie parabola. No i takie typowe parabole, no to wiemy. No, typowa parabola y równe x kwadrat. Może tutaj sobie naszkicujmy. Tak, taka typowe parabole, no to są takie, na przykład y równe x kwadrat. No to jest właśnie coś takiego. Prawda? Lub też y równe minus x kwadrat. Tak? No to wtedy jest coś takiego. No i wreszcie mogą być takie parabole x równe y kwadrat. Czyli to jest coś takiego. To jest, kształt tej krzywej jest taki sam, ona jest po prostu obrócona. X równe y kwadrat. No i analogicznie powiedzmy jeszcze w drugą stronę coś takiego. O. Coś takiego. Prawda? To by było x równe minus y kwadrat. No i to są takie podstawowe parabole. One potem mogą być przesunięte. Jak zobaczymy, wtedy ich równania troszkę inaczej wyglądają, ale cechą charakterystyczną jest zawsze to, że mamy jedną zmienną w kwadracie, a drugą tylko w pierwszej potence. Czyli tak jak tutaj, czyli to będzie parabola. No i doprowadźmy ją teraz może do takiej postaci, może wygodnie tak, y zostawmy po jednej stronie, x przenieśmy na drugą, czyli y równa się minus 2x kwadrat, minus 12x minus 16, czyli widzimy, że to jest parabola, no i najłatwiej może ją naszkicować, to sprowadźmy ją do postaci kanonicznej, czy też wierzchołkowej, czyli tak, minus 2 sobie wyłączę i tu mam x kwadrat plus 6x. I teraz znowuż tutaj zostawię miejsce, żeby dopełnić, tak, i mam minus 16. I teraz to chcę rozpoznać jako x plus coś do kwadratu, no to tu mam 6, prawda? Czyli to będzie 2 razy 3, czyli tu muszę dodać 9, no ale muszę teraz, tutaj mam, dodaję 9 w nawiasie, a tu mam minus 2 razy 9, czyli mam minus 18, to muszę dodać 18, prawda? Żeby mieć to samo, tak? Bo tutaj poprzez dodanie tego 9 w nawiasie, tu mam jeszcze minus 2, to razem odejmuję 18 od prawej strony, no to muszę z powrotem dodać. No i wobec tego moje równanie jest takie, y równe minus 2x plus 3 do kwadratu i tu jest minus plus 2. Czyli co? Czyli to jest taka parabola, która ma wierzchołek, czyli wierzchołek. I teraz tak, współczynnik, wierzchołek jaki ma wierzchołek? No minus 3 i 2, prawda? Z tej postaci wierzchołkowej najłatwiej odczytać wierzchołek. No i to jest taka parabola, współczynnik przy tym wyrazie x kwadrat jest ujemny, wobec tego to jest, ramiona są skierowane do dołu, czyli to jest taka parabola jak tutaj. No i jest przesunięta, tak? Czyli to jest, najpierw trzeba by nam narysować parabolę y równe minus 2x kwadrat i potem ją przesunąć w lewo o 3 wierzchołek i całą krzywą i w górę o 2. Czyli może tak to zróbmy. Czyli najpierw rysujemy minus 2x kwadrat, czyli tak, to ma wierzchołek tutaj. W punkcie 1 jest minus 2, czyli tu w punkcie minus 1 też jest minus 2 i w punkcie 2 jest minus 2 razy 4, czyli minus 8, tak? Minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, tak? Więc ona to jest taka dosyć stromo. I to jest parabola y równe minus 2x kwadrat.
I teraz tę parabolę przesuwamy o 3 w lewo, czyli mija raz, dwa, czyli wierzchołek będzie tu i o 2 do góry, raz, dwa, czyli tu będzie wierzchołek, potem ten punkt, raz, dwa, trzy, raz, dwa, czyli miejsce zerowe, jedno będzie minus 4, tak, no to możemy sprawdzić, jak to jest minus 4, to tu jest 1 do minus 2, zgadza się. I teraz tutaj 2 do góry, a drugi punkt, miejsce zerowe to jest minus 1. No i też się zgadza. I to teraz ten raz, dwa, trzy, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. O. I nasza parabola. No, coś tutaj się nie zgadza. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Raz, aha, bo ja to, dobrze, raz, dwa, trzy, tu powinienem, przepraszam, miejsce zerowe jest minus 2, a nie minus 1, więc wróćmy do, prawda, bo to jest minus 2, jak to podstawię, to jest 1 do kwadratu, to jest 1 minus, czyli to jest, tu jest miejsce zerowe, tak, no właśnie, raz, dwa, trzy, raz, dwa do góry, tutaj jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, o, czyli to będzie... Tak jak to ręcznie nie jest łatwo narysować, powiedzmy o, czyli to jest parabola y równe minus 2x plus 3 do kwadratu plus 2.